Szczęść Boże i ratuj się kto może. Halo, halo, ktoś tu łże. Odpowiedzią jest polexit. W Sejmie rozbrzmiało po raz kolejny znane Szczęść Boże i ratuj się kto może. To znaczy, że Grzegorz Braun nawiedził budynek polskiego parlamentu. Tym razem wraz z przedstawicielami swojej frakcji w Konfederacji europoseł postanowił na konferencji prasowej poruszyć temat masowych zwolnień w Polsce. Jako pierwsza zabrała jednak głos rzeczniczka Konfederacji Korony Polskiej, Marta Czech, która podała trochę danych, które mogą budzić niepokój. Szczególnie, że wiele osób znajdzie się w trudnej sytuacji po utracie pracy. Szanowni Państwo, fala masowych zwolnień w Polsce przybiera na sile. Coraz więcej firm zgłasza się do Urzędu Pracy, zapowiadając zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. I mamy na to twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w samym tylko sierpniu bieżącego roku deklaracje tego rodzaju, jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, złożyło aż 27 firm, chcących zwolnić blisko 20 tysięcy pracowników. Z kolei we wrześniu bieżącego roku było to już 57 pracodawców, a zwolnienia miałyby opiewać na łączną liczbę blisko 4 tysięcy pracowników. Marta Czech podała także powód, dla którego firmy twierdzą, że muszą pozbywać się pracowników. Wymieniła także konkretne zakłady pracy, które zostały zmuszone przez sytuację na rynku pracy, by dokonać zwolnień. Lista niestety jest bardzo długa. Około 80% wszystkich firm, w których są przeprowadzane zwolnienia grupowe, deklaruje, że głównym powodem jest wzrost kosztów pracy. I mówimy tu nie tylko o firmach będących choćby spółkami Skarbu Państwa, z udziałem Skarbu Państwa, ale również o prywatnych przedsiębiorcach. Mówimy również o takich podmiotach jak PKP Cargo, Poczta Polska, Elektrownia Rybnik i Zakłady Przyległe, Elektrownia Łaziska, Huta Liberty, Częstochowa, Stal Gorzów, Amika, Beko i tak można by wymieniać, drodzy Państwo. Ale na szczególną uwagę zasługuje w tej kwestii branża motoryzacyjna w Polsce, gdzie przeprowadza się masowe zwolnienia i zamykanie fabryk. W pierwszym kwartale tego roku zamknięto fabryki autobusów Volvo we Wrocławiu i Scania w Słupsku. I drodzy Państwo, to nie koniec. Do końca tego roku 1/3 załogi ma zwolnić firma Magneti Marelli w Bielsku Białej, MA Polska w Tychach i w Kielcach. Pozbywa się masowo pracowników ze swoich zakładów. Z kolei do lutego przyszłego roku mają potrwać zwolnienia grupowe pracowników firmy Drax Miller w Jeleniej Górze. I tak można by wymieniać i wymieniać, drodzy Państwo. Rzeczniczka Konfederacji Grzegorza Brauna obwiniła o wszystko Unię Europejską i jej dyrektywy, które mają sztucznie podnosić koszty pracy w Polsce. Przy okazji poruszyła także temat migracji, która wciąż jest silna, nawet w obliczu licznych zwolnień. Eurokołchoźnicze dyrektywy pod dyktando klimatystów niszczą, zatapiają i kładą na łopatki naszą gospodarkę. Ale zwróćmy uwagę, z jakim kuriozum mamy do czynienia. Podczas gdy Polacy są masowo zwalniani, masowo tracą pracę, jednocześnie pod przykrywką tego, że brakuje u nas rąk do pracy, sprowadza się wszelkiej maści migrantów z różnych stron świata. No halo, halo, ktoś tu łże. I drodzy Państwo, jeśli Polacy masowo są zwalniani z zakładów w Polsce, to jak my chcemy zatrudniać migrantów? Tacy migranci, obcokrajowcy, jeśli przyjadą, to przecież nie znajdą pracy. Skoro mamy do czynienia z tyloma masowymi zwolnieniami, będą oczywiście na naszym garnuszku, na naszym socjalu, co dodatkowo zwiększy koszty i pracy, i życia Polaków. Później zabrał głos także sam lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun, który rozpoczął od swojego tradycyjnego przywitania. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy nasze życie zostaje podporządkowane fałszywej doktrynie. Europoseł w charakterystyczny dla siebie sposób zaatakował Unię Europejską i jej standardowe tłumaczenia na temat wszelakich problemów, z jakimi mierzy się Europa. Za czasów młodości niektórych z nas tu obecnych te fałszywe doktryny transmitowane były z Moskwy, dziś transmitowane są z Brukseli. Tam w Brukseli Związek Sowiecki 2.0 i Trzecia Rzesza plus Turbo na każde pytanie mają tylko dwie odpowiedzi, często wymieniane jednym tchem, jednocześnie.
Te odpowiedzi to zmiany klimatu, za mało Zielonego Ładu i wszystko dla Ukrainy wraży Putin. To są jedyne odpowiedzi na pytania o wszystkie problemy, które ściągnięte zostały na narody europejskie, na naród polski przez specjalistów od zorganizowanej przestępczości, sprowadzania powszechnego niebezpieczeństwa i przyprawiania o straty mienia wielkiej wartości. Grzegorz Braun stwierdził, co należy według niego zrobić, aby poprawić sytuację w Polsce. Donaldowi Tuskowi raczej nie spodobają się pomysły Konfederaty. Szanowni Państwo, po prostu trzeba wypowiedzieć te pakty, po prostu trzeba odsunąć od władzy tych doktrynerów i polityków, którzy sprawiają, że wszystko staje się droższe i tak drogie, że bardzo szybko nieosiągalne. I energia elektryczna, i paliwa kopalne. Wszystko, szanowni Państwo, zaczyna przekraczać możliwości normalnego człowieka, normalnej polskiej rodziny, polskiego gospodarstwa domowego. Grzegorz Braun stwierdził, co należy według niego zrobić, aby poprawić sytuację w Polsce. Donaldowi Tuskowi raczej nie spodobają się pomysły Konfederaty. Łudzili się i chcieli się łudzić niektórzy, że owszem, pewne dolegliwości trzeba znieść, ponieważ Unia nakręca nam koniunkturę gospodarczą, ponieważ Unia prostuje nam i wyrównuje drogi, ponieważ Unia zapewnia miejsca pracy, no to właśnie Państwo widzicie, jak je zapewnia. Europoseł Braun zadał też pytanie o imigrantów w obliczu utraty pracy przez tak wiele osób w Polsce. Domagał się też niepodległości dla Polski i według niego to najlepsze rozwiązanie. Co ciekawe, jest to odmienne zdanie od reszty Konfederacji, która ustami pozostałych liderów zaczyna już przebąkiwać, że Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki wcale nie są takie złe. Według nich raczej trzeba się skupić na efektywniejszym działaniu wewnątrz tych sojuszy, które mogą chronić Polskę przed scenariuszem, który wydarzył się na Ukrainie. Jeżeli tylu ludzi szuka pracy, już w tej chwili jest na rynku pracy, no to jak ma się do rzeczywistości ten argument, że musimy sprowadzać rzesze uchodźców, nachodźców, przybyszów ze wschodu, z zachodu po to, żeby te miejsca pracy tutaj zajęli. To wszystko, szanowni Państwo, nie trzyma się kupy. Odpowiedzią jest polexit, tak jest, wyprowadzenie Polski z eurokołchozu. Dokąd? Do niepodległości. Do niepodległości. To jest realna alternatywa. Grzegorz Braun jednak uważa, że Polska jest na tyle silna, by poradzić sobie sama. Polska jest to ciągle jeszcze działka numer jeden na globusie. Bogata, zasobna. Bogata i zasobna nie tylko tym, co jest w polskiej ziemi, co na polskiej ziemi ciągle jeszcze, chwała Bogu, rośnie, co się da wyhodować, ale Polska bogata ludźmi, ludźmi wysoce cywilizowanymi. Często patrząc z bliska, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jest dobrze, jak jest bezpiecznie. Według Konfederaty jesteśmy obecnie w punkcie zwrotnym w historii, w którym możemy wiele utracić jako Polacy, jeśli podejmiemy złe decyzje. Jesteśmy właśnie w momencie, w punkcie zwrotnym, albo to wszystko utracimy bezpowrotnie, utracimy kontrolę nad naszym terytorium, zdrowiem, życiem, majętnością, albo odzyskamy i zabezpieczymy bezpieczeństwo i bezpieczeństwo w wymiarze militarnym, międzynarodowym, wewnętrznym i bezpieczeństwo kulturowe i bezpieczeństwo socjalne. Jednak według Grzegorza Brauna nie da się nic zrobić z obecną władzą na czele, która nie dba o Polaków. Ale jedyne rozwiązanie, które jest rozwiązaniem długoterminowym, realnym, niepozornym, to jest wybór niepodległości bezprzymiotnikowej. To jest wybór suwerenności niewyprzedawanej na raty. I tego się nie da zrobić z tą władzą.
ponieważ to jest władza sprzedawczyków, to jest władza ludzi, którzy za nic mają zdrowie, życie i majętność normalnych Polaków. Dlatego Grzegorz Braun upomniał się o osoby tracące pracę. Jesteśmy za wolnością przeciwko temu zniewoleniu i dlatego upominamy się o tych, którzy właśnie w tych dniach, w tych kwartałach tracą pracę w kolejnych zakładach, które w wielu przypadkach przejmowane są, jak widzimy, wrogo przez przybyszów z zewnątrz, których celem nie jest budowanie bezpieczeństwa, pomyślności Polaków, ale najwyraźniej ich cele są zupełnie inne, wręcz przeciwne. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem. I to wszystko w tym odcinku. Co o tym sądzicie? Zgadzacie się z Grzegorzem Braunem? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście nas wesprzeć, to zasubskrybujcie nasz kanał lub zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.